Aniu, ten koncert kojarzy mi się z takim koncertem w stylu włoskim. Tutaj przepiękny księżyc Martini, który nam towarzyszy. Czy taki właśnie był zamysł? Tak, rzeczywiście. To spotkanie, chciałam, żeby było spotkaniem przyjaciół i właśnie spotkaniem osób, które mają wspólne doświadczenia, wspólne przeżycia. No nie wyobrażam sobie spotkania wśród przyjaciół bez lampki Prosecco albo drinka na początek, przed pyszną kolacją na przykład, albo przed wspólnym wyjściem na miasto. I to są takie momenty, kiedy właśnie te najważniejsze sprawy można obgadać, zanim gdzieś tam każdy się rozejdzie w swoją stronę, to doszukamy tego, co dla nas wspólne. Fenomenalny koncert, a dopełnieniem tej jakże niezwykłej muzycznej uczty są oczywiście drinki Martini. Tak, czym lepiej się wznosi toast, jak nie Martini, prawda? Pod każdą postacią jest najlepszym trunkiem do... Oczywiście, to jest doskonałe uzupełnienie muzycznej uczty dzisiejszej, jak najbardziej. Czujecie się tak, jakbyśmy byli we Włoszech na jakimś koncercie z przyjaciółmi, z włoskim aperitivo? Absolutnie, pogoda nas nie skłania ci do włoskiego klimatu, ale Martini jak najbardziej. Mi najbardziej podobał się początek i koniec koncertu. Grażynce przypadły środek bardzo do gustu. Ale nie tylko muzyka nas to dzisiaj sprowadziła. Nie zapominajmy o Martini, czyli włoskie aperitivo, które tutaj sobie rozpoczynamy. Zobaczymy, co noc przyniesie. Widzę, że na tym koncercie nie mogło zabraknąć Martini, więc absolutnie myślę, że taki aperitiv przed koncertem jest wskazany. Powiedz mi proszę, jak podoba ci się muzyka, którą tworzy Ania? Wiesz co, ja w ogóle przez długi czas nie wiedziałem, że Ania śpiewa, natomiast jej talent poznałem w programie Twoja twarz brzmi znajomo i faktycznie doceniłem jej głos, więc jestem bardzo ciekaw tego, co usłyszymy dzisiaj na koncercie, bo to są premierowe utwory z jej najnowszej płyty. Panie Macieju, dzisiaj będziemy relaksować się słuchając dźwięków fantastycznej muzyki, a także popijając Martini. Pan jest fanem tego trunku? James Bond jest fanem, to ja jestem fanem. Chociaż oczywiście pamiętam o tym, i to jest ważna uwaga, że wszystko jest dla ludzi, ale wszystkiego należy próbować z umiarem.